Dzień dobry, witam serdecznie ponownie, tym razem z garażu. Dla mnie duże zmiany, bo przygotowuję motocykl dla siebie. Pamiętacie mojego GS-a, który był dobrze dosyć wyposażony. No i efekt jest taki, że brakuje mi tego tutaj, w tym. Dlatego też postanowiłem, że zmienię parę rzeczy, no i właśnie to robię. A co konkretnie? No to zaraz zobaczycie. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Na pierwszy strzał idzie uchwyt do telefonu. Akurat tu jest RAM mount, to nie ma znaczenia. Akurat taki był, bo nie mogę, tu nie ma kierownicy takiej samej jak w GS-ie, tylko są po prostu clipony. W związku z tym nie mogę przymocować tradycyjnie. Jest takie odsadzenie tutaj, to jest montowane do tego elementu tutaj. To jest element fabryczny. Dokupiłem, tak naprawdę tutaj mamy taką korektę, no, przedłużkę, jak zwał, tak zwał. W każdym razie posłużyło mi to jako mocowanie do tego, tak? Posłużyło mi to jako mocowanie. Zakończone, żeby nie było dziury, no to zakończyłem to akurat. Ten kolor złoty średnio tu pasuje, ale niestety nie mogłem dostać na Allegro od ręki. Nie mogłem dostać od ręki kolor czarny. Być może zamówię przez AliExpress, no i wtedy przyjdzie. Natomiast od ręki w ciągu 2 dni dostałem tę śrubę tutaj. No, w kolorze złotym i tylko taka była. A chciałem to, że tak powiem, dokończyć bardzo szybko. To jest pierwsza rzecz, czyli uchwyt. Druga rzecz. Miałem ładowanie. Ładowarka, wybrałem ładowarkę chińską z Allegro. Dlaczego taka? Przepraszam, dlaczego taka? Dlatego, że zależało mi na tym, żeby mieć gniazdo zapalniczki, po to, żeby móc nie ograniczać się. W momencie, kiedy powiedzmy te dwa porty USB nie będą ładowały, no to mam jeszcze tutaj gniazdo zapalniczki, gdzie będę mógł powiedzmy podpompować jakiś materac, czy cokolwiek innego zrobić, czy też nawet zastosować uniwersalne gniazdo też USB, ale ładowane, że tak powiem, z portu zapalniczki, tak jak to jest w starszych samochodach. Całość jest dosyć dobrze zrobiona. To gniazdko jest wyposażone właśnie w taki wodoodporny tutaj wyłącznik i włącznik. Poprowadziłem przewody, jeszcze to nie jest skończone, ale tutaj przewody są poprowadzone w ten sposób. Za chwilę będę jeszcze musiał to jakoś ładnie ogarnąć. Tu mamy to wszystko poprowadzone. Ściągnąłem owiewki. Idzie to wszystko tutaj pod bakiem, także nie trzeba ściągać baku ani pod tutaj tych dwóch śrub i stawiać go na jakichś takich drewnianych kołkach, żeby móc zamontować gniazdo USB. To wszystko można zrobić po prostu ściągając owiewki. A zobaczyłem to na jednym z filmików u człowieka, który w Japonii ma taki sam motocykl jak ja. I tam, że tak powiem, było to bardzo fajnie pokazane. Tutaj jest parę rzeczy, które muszę jeszcze poprawić. Także to będzie trochę zaizolowane. Podpiąłem to. Proste jest podpięcie. Minus. Tu jest plus. Zabezpieczono to jest jeszcze bezpiecznikiem. No i teraz możemy zobaczyć na wyłączonej stacyjce. Włączamy przycisk. O, to świeci. A tutaj mamy pokazany prąd. Wyłączamy. To jest to. Kolejny temat. Uchwyt na kamerę. Akurat tą Insta 360, którą mam, 360 stopni, która kręci. Tu jest to samo. Taka przedłużka, uniwersalne mocowanie do wszystkich motocykli. Tak to rozwiązałem. Tu pójdzie mocowanie i kamera będzie stała. To jest to. W konkrecie są jeszcze, no tak, bo nie ma lusterek, zobaczcie, tak, nie ma w tej chwili lusterek, a lusterka będą, a jakie to, mam nadzieję, że zaraz pokażę, bo będę montował,
I to wszystko na ten moment. Także do zobaczenia za chwilę. Odpaliłem teraz w tej chwili już. Tu są te śruby, które trzeba zdjąć. Tu są dwie, tu jest jedna. I tu są dwie takie mocowania na kołki, które miałem jeszcze w tym, w Hondzie tak samo. No i całość jest tak zrobiona, że tu w tej chwili troszeczkę podładujemy akumulator. Delikatnie. I tu jest wartość w tej chwili 14,4. Akumulator ładuje, nie wiem czy to widać, zdejmiemy to. 0,50. 14,4 to jest ładowanie akumulatora w tej chwili. Więc to jest już zrobione. Za chwilę zachód słońca. Zdążyłem zrobić wszystko co chciałem. Tu jest wspomniany wcześniej przeze mnie ładowarka. Tu jest uchwyt. No i są lusterka. Lusterka wyglądają w ten sposób. A całość prezentuje się tak. Trochę zabawy było z tymi lusterkami, bo one tutaj tu rolgas musi chodzić bez problemu. No i cóż mogę powiedzieć, no udało się tu wszystko, ta strona nie była montowana, w ogóle ściągana, jeśli chodzi o jakąś tam elektrykę. Tu jest to zrobione, oczywiście jeszcze kwestia będzie, dopięcia tego na ostatni guzik, do opracowania, poprawienia tutaj, jak powiem, kąta i tak dalej, to już kwestia regulacji, to na razie tu wszystko jest stabilne, nic się nie dzieje. Ostatnia rzecz, bardziej humorystyczna, aczkolwiek kto wie, to ma mi przypominać, żebym nie zapomniał kupić Yoshimury Alfy, końcówki wydechu do Suzuki. I to będzie już koniec modyfikacji, jakie planuję w tym motocyklu. Tak, jeśli chodzi o modyfikację, to już koniec. Natomiast oczywiście będę musiał pomyśleć o jakimś bagażu. No i tyle. Tak to wygląda. Tutaj nic nie przeszkadza. Może tutaj troszeczkę to jest tak nieestetycznie, bo to ten czerwony... Japończycy tak nie robią. To wszystko jest czarne. Na końcu tylko jest pokazane, który przewód jest do, że tak powiem, do wpięcia w plus, a który do masy. No ale nic. Nie można mieć wszystkiego. Tak to wygląda. Jeszcze jedno ujęcie. Mogę się napatrzeć. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka oczywiście i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.